Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Ostatnio opowiadałam wam tutaj na moim kanale o bardzo ciekawej substancji aktywnej, jaką jest bakuchiol. Bakuchiol nazywany bioretinolem lub też botanicznym retinoidem. A dzisiaj w top 5 polecę wam preparaty w postaci serum, które właśnie zawierają tę substancję aktywną. Jeśli jesteście gotowi, od razu zabieramy się za przegląd. Serum, o którym wam już opowiadałam, właśnie przy okazji filmiku dotyczącego bakuchiolu. Jest to serum od marki Evolve Organic Beauty, w którym ostatnio się zakochałam. Co prawda ma małą pojemność, bo 15 ml, ale za to rewelacyjny skład, fajną konsystencję i przepiękny zapach. Jest to serum, które ma taką konsystencję lekko olejową, do tego szybko się wchłania. Oczywiście tutaj musicie wziąć też poprawkę na to, jaki macie typ skóry, bo w przypadku skóry suchej, bardzo przesuszonej, odwodnionej, to serum będzie się wchłaniało natychmiastowo. W przypadku skór mieszanych i tłustych to wchłanianie będzie stopniowe, ale będzie. Dobrze też łączy się z kremem, zarówno tym na dzień, jak i na noc. Ja zdecydowanie polecam wam stosowanie takich olejowych serum z lekkimi kremami. Lub też możecie stosować je samodzielnie, jeśli widzicie, że długo się wchłania, że to wchłanianie jest takie właśnie stopniowe, wy macie skórę tłustą, a mimo wszystko chcecie używać tego typu preparaty. No i właśnie, to serum od marki Evolve ma taki pomarańczowy kolor, więc też się tym nie zrażajcie. Przepięknie pachnie, pachnie tak landrynkowo, słodko. Dla mnie to jest taki zapach troszkę landrynkowej, malinowo-landrynkowy, ale oczywiście wy możecie mieć też zupełnie inne skojarzenia z tym zapachem. Natomiast on bardzo szybko też ulatnia się ze skóry. Tutaj marka stosuje naturalne związki zapachowe, więc też o tym pamiętajcie. I skład jest bardzo, bardzo ciekawy. Co takiego w nim znajdziemy? Na początek mamy emolient, później olej z rokitnika, stabilną witaminę C, olej z dzikiej róży, bakuchiol, witaminę E, właśnie naturalne związki zapachowe oraz olej słonecznikowy. Olej z rokitnika będzie działał na waszą skórę regenerująco, odżywczo, ale również wzmacniał barierę hydrolipidową. Witamina C w stabilnej formie podziała rozjaśniająco, rozświetlająco, poprawi koloryt waszej skóry. A jeśli dołożymy do tego jeszcze bakuchiol, który będzie działał z jednej strony przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo, wygładzająco, przeciwzmarszczkowo, będzie też fantastycznym antyoksydantem, podobnie jak witamina C, więc mamy tutaj świetne, świetne połączenie, które dobrze sprawdzi się zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. I tutaj zaznaczę również, że jest to serum, które absolutnie nie podrażnia skóry, nie powoduje zaczerwienienia, nie powoduje przesuszenia i sprawdzi się przy każdym typie skóry, bez względu na wiek. Kolejny preparat, który chciałabym wam polecić, jest to jeden z pierwszych kosmetyków marki Medic Aid, który sama przetestowałam. Często pytacie mnie o tę markę, a to między innymi dlatego, że ostatnio stała się ona bardzo popularna w mediach społecznościowych, ale w swojej ofercie ma wiele ciekawych produktów. I za jakiś czas ja również przedstawię wam kilka takich kosmetyków, które sama testuję, przetestowałam, które sprawdziłam. I właśnie jednym z nich jest to serum z bakuchiolem. Co prawda jest to bardzo drogi produkt, zresztą marka Medic Aid jest jedną z tych droższych marek i nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić, ale tutaj mamy 30 ml, więc jak spojrzymy cenowo mniej więcej w stosunku do serum, o którym wam przed chwilą opowiadałam od marki Evolve, to wychodzi nam całkiem dobrze. To serum z kolei ma, powiedziałabym, lżejszą konsystencję, która też szybko się wchłania. I będzie to preparat, który nada się do każdego typu skóry, zwłaszcza skóry wrażliwej, skóry naczyniowej, podraż takiej lekko, powiedziałabym, zaczerwienionej, bo będzie ją fantastycznie łagodził. To serum nawilża, rozjaśnia, rozświetla, poprawia koloryt skóry, podziała przeciwzapalnie, ale również będzie wzmacniać barierę hydrolipidową. Co znajdziemy w składzie tego serum? I tutaj znowu zaczynamy od emolientu. Następnie mamy olej słonecznikowy, bakuchiol, wyciąg z pastwiny, z pastwina trójpęcikowego, olej saka inki, olej moringa, witaminę E, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, wyciąg z aloesu, wyciąg z czerwonej algi, ekstrakt z kunduri, ekstrakt z psianki podłużnej, olej żożoba, wyciąg z kurkumy, ekstrakt z bazylii, wyciąg z bazylii azjatyckiej,
ekstrakt z bringrai, ekstrakt z miodły indyjskiej, mamy aminokwas oraz olej z oliwek. Zwróćcie uwagę, jak bogaty mamy tutaj skład i jak ciekawe substancje aktywne, których tak naprawdę nie znajdziemy w innych preparatach. Mamy m.in. wyciąg z kurkumy, który świetnie będzie wpływał na skórę. Mamy wyciąg z aloesu, który będzie łagodził, ale mamy również wyciąg z wąkroty azjatyckiej, która jest znana z tego, że bardzo fajnie działa kojąco, łagodząco na m.in. stany zapalne na naszej skórze. A więc z jednej strony będzie to preparat, który będzie koił, łagodził, dlatego jest on wskazany m.in. do stosowania w przypadku skór wrażliwych, ale przez wysokie stężenie bakuchiolu, który znajduje się prawie na samym początku składu, plus połączenie innych jeszcze substancji aktywnych, mamy tutaj również działanie przeciwzmarszczkowe, działanie ujędrniające i wygładzające. Naprawdę bardzo ciekawy skład i fantastyczny produkt. Tym razem na trzeciej pozycji mam coś dla osób, które mają mniej gotówki, ale również chciałyby zainwestować właśnie w serum z bakuchiolem. I będzie to marka Silveco. To jest preparat, który ma już zdecydowanie inną konsystencję niż te dwa pierwsze, bo będzie on bardziej tłusty. Będzie taki, powiedziałabym, bardziej lepki na skórze i między innymi dlatego, że mamy tutaj zupełnie inną bazę w tym produkcie. On też będzie dłużej się wchłaniał, więc moim zdaniem najlepiej sprawdzi się w przypadku skór suchych, przesuszonych, odwodnionych, ale również w przypadku skóry normalnej. Co znajdziemy w składzie tego preparatu? I tutaj mamy na początku olej arganowy, tak jak wspomniałam, czyli tę bazę. Mamy olej ze słodkich migdałów, mamy olej z winogron, jest emolient, jest skwalan, emolient, bakuchiol, dwa kolejne emolienty, olej z wiesiołka, olej z pietruszki, olej różany, olej żożoba i olej malinowy. Czyli tak, mamy tutaj bakuchiol, który będzie tym antyoksydantem, będzie działał również przeciwzapalnie, będzie z jednej strony działał ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo i wygładzająco, ale będzie właśnie też trochę łagodził te stany zapalne. Mamy tutaj dużą ilość olejów, mamy właśnie ten olej arganowy, który jest bazą, dlatego też ten produkt, tak jak wspomniałam, jest dosyć tłusty i zdecydowanie wolniej się wchłania, ale mamy też olej z wiesiołka, który bardzo fajnie wpływa na skórę i też zawiera takie substancje, które będą działały odbudowująco, regenerująco i wzmacniająco dla bariery hydrolipidowej. To będzie serum, które też będzie ładnie nawilżało, rozświetlało skórę, ale też ją regenerowało. Moi drodzy, czwarta pozycja to będzie z kolei marka dermokosmetyków i będzie to serum od marki Sesderma. Jest to jedna z tych nowszych serii, która pojawiła się w ofercie marki Sesderma i tutaj przy okazji powiem Wam, że kiedy ta seria wyszła na rynek, miałam taką możliwość, że wzięłam udział w konferencji prasowej, kiedy przedstawiono właśnie tę serię. Była ona prowadzona m.in. przez jednego ze znanych lekarzy dermatologów, który wypowiadał się na temat wrażliwości skóry, jak to jest właśnie w przypadku skór wrażliwych, dlaczego te skóry są wrażliwe, co tam się dzieje. I marka Sesderma postanowiła stworzyć taką serię, która będzie odpowiadała na potrzeby tego typu skór. Czyli z jednej strony będą tam substancje aktywne, które będą fajnie na nią wpływały, działały przeciwzmarszczkowo, wzmacniająco, regenerująco, odżywczo, ale będą też będzie tam taka mieszanka substancji, że będzie łagodziła problemy skór wrażliwych. Te stężenia substancji aktywnych też zamknięto w taki sposób, wykorzystano w taki sposób, żeby właśnie skóry nie podrażniać, nie obciążać jej, ale z drugiej strony podziałać na nią aktywnie. I tutaj w tej serii marka wykorzystała właśnie bakuchiol. Co takiego znajdziemy w składzie tego serum? Jest ono dosyć bogate i mamy tutaj bazę wodną. Następnie glicerynę, emolient, ekstrakt ze stokrotki, ekstrakt z rumianku, emolient, alfa-glukan oligosacharyd, alantoinę, bakuchiol, mamy konserwant, mamy ekstrakt z uczepu owłosionego, jest promotor przenikania, ekstrakt z nagietka, emolient, sekwestrant, olej z olejowca gwinejskiego, olej z bawełny, proteiny mleczne, laktoza, lecytyna, olej lniany, mamy związki zapachowe, emulgator, zagęstnik, regulator pH, mamy dwie formy witaminy E, rozpuszczalnik, ekstrakt z witanii ospałej oraz zagęstnik.
No i widzicie, tutaj mamy już zupełnie inny skład. On nie jest naturalny, ale mamy tak fajnie go skomponowanego, że mamy substancje łagodzące i mamy substancje aktywne, które będą działały przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, wygładzająco, ale z drugiej strony będą też działały łagodząco. I tutaj mamy też inną konsystencję tego serum, bardzo przyjemną, fajnie się ona wchłania i taki delikatny zapach, który też momentalnie ulatnia się ze skóry. To jest moja propozycja dla osób, które lubią dermokosmetyki i też właśnie posiadają skórę wrażliwą, a stronią od pielęgnacji naturalnej, szukają czegoś z takiej standardowej pielęgnacji. I w ogóle proponuję Wam zapoznać się z całą tą serią, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Mamy tam m.in. kremy, właśnie serum i mamy preparat pod oczy. Także moim zdaniem naprawdę świetnie przygotowane serum, fajnie działające na skórę i świetne substancje aktywne. Moi drodzy, i ostatnia propozycja na dziś to będą szmaragdowe żuki. Chyba jeszcze o tej marce nie wspominałam tutaj na moim kanale. Ale to też jest jeden z pierwszych preparatów tej marki, który postanowiłam przetestować. I tutaj mamy znowu serum, które ma bardzo ciekawy, powiedziałabym nawet prosty skład. Oczywiście jest tam w nim bakuchiol, są też inne substancje aktywne, ale tutaj muszę też zaznaczyć, że mamy zastosowane związki, mamy zastosowane takie substancje zapachowe, które mogą w przypadku niektórych skór lekko podrażniać, więc musicie o tym pamiętać. To serum też w miarę dobrze pachnie, przyjemnie pachnie, ten zapach szybko się ulatnia ze skóry, ma też ciekawą, fajną konsystencję, dobrze łączy się z kremami. A co znajdziemy w składzie? I tutaj mamy jako pierwszy skwalan. Następnie mamy olej z pestek jabłek, mamy olej malinowy, bakuchiol, bisabolol, witaminę E, olej bergamotkowy, olej słonecznikowy, olej z chińskiej pomarańczy, ekstrakt z jaśminu i właśnie te trzy zapachy, o których wspomniałam. Stężenie bakuchiolu w tym preparacie jest dosyć wysokie, więc będzie on działał właśnie wygładzająco, przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, ale mamy tutaj też inne substancje aktywne. Mamy skwalan, który będzie promotorem przenikania, więc duży plus dla marki. Mamy substancje, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, wzmacniały ją, odżywiały i regenerowały, ale mamy również substancje, które będą działały łagodząco. Mimo tego, że w składzie znajdziemy właśnie te potencjalnie alergizujące zapachy. Ale mimo wszystko uważam, że jest to bardzo dobre serum. Jeśli o mnie chodzi, to powiem Wam, że u mnie to podrażnienie czy zaczerwienienie się nie pojawiło. Wręcz nawet bym powiedziała, że bardzo przyjemnie stosowało mi się ten preparat. Oczywiście nie należy on do najtańszych, ale też wychodzi całkiem fajnie cenowo. I myślę, że jeśli szukacie tego typu preparatów, lubicie pielęgnację naturalną albo chcecie też testować polskie marki, to będzie dla Was fajna propozycja. Oczywiście tych preparatów w postaci serum, które zawierają bakuchiol, jest coraz więcej na naszym rynku i znajdziemy je w ofercie nie tylko marek profesjonalnych, dermokosmetyków, ale również właśnie wśród m.in. marek tworzących kosmetyki z pielęgnacji naturalnej, jak również marek tych standardowych. I ja w najbliższych filmach opowiem Wam jeszcze o kremach do twarzy, ale również mam nadzieję, że uda mi się stworzyć taki filmik na temat preparatów do stosowania w okolicy oczu, które zawierają bakuchiol. Bakuchiol, przypominam, jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mogą stosować retinolu. Możemy go używać przez cały rok, możemy go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Możemy łączyć go z różnymi substancjami aktywnymi, jak na przykład witamina C. Także jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. A jeśli jeszcze nie wiecie, jak działa bakuchiol i dlaczego warto po niego sięgać, to oczywiście odsyłam Was do tego pierwszego filmiku, który już dla Was przygotowałam. Pamiętajcie, że linki do wspomnianych produktów znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu, a ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!